Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będziemy sobie sprawdzać, testować Camaro z 69 roku. Camaro SS 69 roku. Jest to bardzo fajny model. Mam tutaj wersję torową już zrobioną. Niestety mam bardzo mało punktów. 815. I ja bardzo czekałem na wersję właściwie rajdową tegoż auta. Wersja torowa, którą teraz mam właśnie zrobioną tutaj, bardzo mi się podoba, jest fajna i naprawdę samochód prowadzi się świetnie teraz. Natomiast chciałbym sobie tą troszeczkę go podrasować, tak? I zanim właściwie zaczniemy go sobie robić w tej wersji torowej, chciałbym sprawdzić, jak wygląda ten samochód w wersji rajdowej, ale dzisiaj wersją rajdową się zajmować nie będziemy, tylko interesuje mnie ten tuning wizualny, jak to tutaj wygląda. Więc chodźmy sobie do tunela rajdowego, wbijmy i ponoć mamy jakąś wyprzedaż. Zerknijmy, ale to być może za to takie śmieszne punkty, które trzeba sobie kupować. Dobra, wybierz zestaw rajdowy i weźmy sobie poziom 40 od razu. Akurat mnie stać, mam 32 tysiące dolarów, to nie jest dużo, ale naprawdę wbiłem do The Crew po długim, długim czasie nieobecności w tej grze. Co jest, what the fuck? No tak, dobrze, trzeba było potwierdzić, czy jak? Nie wiem, o co chodzi. No ale dobra, zobaczmy wersję rajdową. Zobaczmy totalnie offroadową wersję, która w końcu jest dostępna. Ja bardzo długo czekałem na ten samochód, aż będzie dostępny w wersji tej właśnie. I prawdopodobnie dużo tutaj do wymiany nie mamy. Wnętrze, felgi, naklejki. Więc to jest troszeczkę malutko, jak na moje wymagania ludzkowe. Natomiast, jak widzicie, samochód i tak wygląda bardzo fajnie. Zgrabnie. Jest mega szeroki i totalnie offroadowy, jak to przystało na wersję z tej klasy. Bardzo fajnie to wygląda. Felgi sobie zostawimy, właściwie wszystko sobie zostawimy, może tylko kolor sobie zmienię. Akurat mi starczy dolarów. No weźmy sobie czarnego, zróbmy. Jedno Camaro SS z 2012 czy 2014 roku tutaj jest, nie kojarzę dokładnie, który to jest rocznik. Też mam zrobiony na tryb rajdowy i jest to jeden z moich chyba ulubionych samochodów na ten tryb właśnie. No ale teraz w końcu mamy Camaro SS z 69 roku na rajdy i powiem wam, bardzo długo czekam. On był dostępny w którejś tam misji ogólnie, ten wóz. I no wygląda niesamowicie, brzmi też fajnie. I no myślę, że jak będzie się prowadził tak, no na pewno będzie się prowadził tak jak w tej misji, którą robiłem sobie nim właśnie, to myślę, że będzie to jeden z moich ulubionych samochodów właśnie na rajdy. Ja powiem wam, że teraz pobrałem jakiego przed uruchomieniem, przed nagrywaniem tej gry, pobrał mi się jakiś patch, który ważył gdzieś 500 mega. On tam parę tam zmian wprowadzał pewnie, ja w tej grze, jak mówię, długo nie byłem. No i sobie, o man, spadaj. Ktoś tam sobie jechał. I tak sobie wbiłem po długim czasie, no i po pobraniu patcha niestety gra się skraszowała, jak ją uruchomiłem. Więc tak trochę nimi rozczarowanie. No ale miejmy nadzieję, że uda mi się dotrwać do końca tego nagrania bez większych problemów, powiedzmy, związanych z crashowaniem. Jak wspomniałem na początku, dzisiaj będziemy się zajmować wersją torową Camaro z 69 roku. Dodge Charger, gdzie jest moje Camaro piękne. I trzeba tutaj troszeczkę poszukać. To jest wersja torowa, więc szybciej będzie, jak przejdę do zakładki torowe. Tutaj mamy Chargera. O, jest. To jest właściwie Camaro RS. No i dobra, jest wersja torowa, jest noc. Nawiązując troszeczkę do zapowiedzi nowego NFS-a. No i dobra, będziemy sobie robić umiejętności, tak aby podnieść troszeczkę poziom mojego samochodu. Weźmy może sobie, co my tu mamy, zbieranie, weźmy filtry, wykonane, niewykonane medale, brak medali, tryb ucieczka, spinaczka, myślę, że
Prędkość. Mój ulubiony tryb, ale chyba żadnego. Oj, tutaj jest kilka wyzwań, które... A nie, jest jeszcze trochę tego dziadostwa, którego nie zrobiłem. Myślę, że tutaj będzie fajnie, jeśli sobie coś wykonam, jeśli się uda. O ile to jest... Ale nie, to jest asfalt, więc myślę, że w tę stronę, jak będę jechał stąd, na dół, powinienem nabić to wyzwanie bez problemu. Pojeździmy sobie troszeczkę z kamery z kokpitu. Ja wam powiem, że trochę teraz grałem w te symulacyjne gry typu Dirt Rally czy Project Cars i no, gdy wbiłem sobie do The Crew, to czuję się troszeczkę jak w domu, bo tutaj ten styl jazdy jest mocno arcade'owy. Ej! I on mi bardzo pasuje. Ja naprawdę w tej grze bardzo lubię jeździć, bo jeździ się łatwo i przyjemnie. Arcade'owo i ja sam fan mam z jazdy. Ja chwilę przed nagraniem sobie pojeździłem gdzieś, nie wiem, z 15 minut od tak o po świecie gry, po prostu nic nie robiąc, po prostu ciesząc się, nie wiem, moim Lamborghini Aventadorem. Pojechałem bardzo słabo, a i tak udało mi się zdobyć ulepszenie do samochodu. Zwróćcie uwagę tutaj na zegary. Mamy podziałkę zegaru prędkościowego. Zobaczcie, tutaj nawet pokazuje się, jakie ciśnienie mamy w turbo. Nie wiem, czy temperatura wody jest rzeczywista. Mamy poziom paliwa, jest cały czas na full. Ale temperatura wody się nie rusza. Natomiast te zegary wyglądają bardzo, bardzo fajnie. I zwróćcie uwagę na prędkościomierz. On jest, maksymalny zakres do 400 km na godzinę i myślę, że uda nam się przebić tym Camaro tę właśnie prędkość, że osiągniemy co najmniej 404 km na godzinę. To była pierwsza umiejętność, jaką sobie zdobyłem i chodźmy dalej. Tutaj coś mamy, test prędkości i tutaj mamy też asfalt, ale tutaj będzie trochę ciasno. Myślę, że lepiej, jeśli pojedziemy sobie stąd. Okej, świetnie. Właściwie kilka pytań nasuwa mi się do głowy, jeśli chodzi o samochody tuningowane, bo... tak na ludzki rozum. Ja sobie zawsze myślałem w ten sposób. Oczywiście te samochody tuningowane są świetne. Osiągają tam jakieś niepotyczne prędkości, czy też moce, tak? Ale przyszła mi do głowy jedna myśl, bo nie wiem, czy macie wiedzę na ten temat, czy są osoby, które oglądają ten film, czy mają wiedzę na temat tuningowania samochodów, albo znają inne osoby, które tuningują samochody. Nie wiem, jak to jest z... dostosowaniem, powiedzmy, mocy odpowiedniego silnika napędu do innych parametrów, takie jak wyważenie wozu, bo bardzo dużą część pracy inżynierowie, którzy projektują dany samochód, wkładają właśnie w to, aby wszystko ze sobą współgrało, tak? Żeby skrzynia biegów pasowała, żeby silnik pasował ze sobą, żeby samochód był dobrze wyważony i bardzo dużo jakby uwagi zwracają na to, aby wszystko ze sobą współgrało. Ja się tak zastanawiam, jeśli do takiego, powiedzmy, jakiegoś, nie wiem, Volkswagena albo jakiegoś Golfa Volkswagena ktoś wsadza silnik albo jednostkę napędową, czyli ogólnie turbo, po prostu zaczyna robić z tego samochodu potwora. Jak to wpływa na właściwie jego parametry jezdne, bo tak myślę, że chyba nie najlepiej. Skoro nagle mamy tam ponad 1000 koni mechanicznych, możecie sobie popatrzeć na YouTubie, jak wygląda stuningowany Golf MK1, który ma aż 1200 albo 1300 koni mechanicznych. I ten samochód praktycznie lata, on nie ma trakcji właściwie, ale tu nie o to chodzi. Chodzi też o inne stuningowane samochody. Czy... O nie, tego nie chcę robić, dziadostwa. Czy ja, jako kierowca takiego wozu stuningowanego z inną jednostką napędową niż przewidziano to na etapie produkcji czy projektowania tego wozu, czy ja jestem w stanie komfortowo takim wozem się przemieszczać na co dzień?
To mi ostatnio jakby spędzało sen z powiek. I jeśli są osoby, które oglądają ten film i mają wiedzę na ten temat lub powiedzmy gdzieś oglądały jakiś film na temat właśnie tuningowania ciekawy, który dałby mi odpowiedź na to pytanie, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Bo ja naprawdę się zastanawiam, jak to wygląda. Patrząc na tuning samochodów, jaki mamy tutaj do czynienia w The Crew, chociaż jest on masakryczny i jak widzicie zmienia totalnie praktycznie, oprócz wersji ulicznych, totalnie praktycznie samochody, no to tutaj mamy chyba do czynienia z zupełnym przeprojektowaniem danego auta i robieniem go pod konkretny tryb. Powiedzmy wyścigi torowe, jak tutaj mamy w tym przypadku. Ale no wiadomo, projektanci powiedzmy takiego zwykłego stokowego wozu ruchu ulicznego, no chcą, aby ich samochód najlepiej się sprzedawał i był bardziej uniwersalny, tak? Więc jest to on przeciętnym samochodem o dość dobrych parametrach, jeśli chodzi o spalanie, wygodę jazdy i taką w miarę przeciętną, ale też wystarczającą do codziennej jazdy moc samochodu i całej jednostki. No i właśnie. Czy jeśli bym wsadził do mojego Passerattiego silnik o mocy 130 koni z powiedzmy Passata, teraz mówię tak przykładowo, nie? Z Passata B5 FL, to czy on by nie rozerwał tego mojego Passerattiego starego w pół? Taka tylko rozkmina. Ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. Na pewno są osoby, które też o tym myślały lub mają wiedzę na ten temat, jak to wygląda. Jeśli tak, to naprawdę bardzo proszę o komentarze. Chętnie poczytam wasze spostrzeżenia na ten temat. Ja tutaj gadu, a my powoli dobijamy do 1000 punktów w moim Camaro SS z 69 roku w wersji torowej. I wcale nabijać te platynki nie jest tutaj trudno, z tego względu, że samochód prowadzi się po prostu perfekcyjnie. Nie mam problemu z opanowaniem jego, nie zarzuca dupy, nic się nie dzieje i czuję, że wóz jest po prostu lekki, ale też ma sporo moc dzięki temu. Otrzymałem jakąś część. A właśnie, tutaj jest też tak, że konkretne części mają jakieś bonusy, na przykład do prędkości, do przyczepności. Moim zdaniem najważniejszym parametrem części w tej grze to części, które polepszają przyczepność. Z tego względu, że nawet jeśli będę miał super przyspieszenie, nie wiadomo jakie, jakąś tam niebotyczną prędkość maksymalną, to na każdym zakręcie praktycznie jestem do tyłu. A najważniejsza rzecz w każdych wyścigach to jest utrzymywanie jak największej prędkości średniej, a więc dobra prędkość wyjściowa z zakrętu jest istotna, a jeśli jej nie ma, to jest lipa, a bardzo dużo lepiej ją osiągnąć w samochodzie, który ma dobrą przyczepność, dobre prowadzenie, sterowanie. Nazwijcie to jak chcecie, po prostu musi dobrze się prowadzić i te zakręty pokonywać bardzo, z wielką gracją można by powiedzieć, tak? Ops, trochę wyleciałem. Tutaj jeszcze trochę tej przyczepności brakuje. Chociaż jest to samochód torowy i ciężko o nim mówić, że tutaj czegokolwiek brakuje. Mamy i ogromną prędkość maksymalną, ogromne przyspieszenie, a także wspaniałą przyczepność? Tak, dobrze powiedziałem, przyczepność. I wspaniałą trakcję. Oh man, what the fuck, komuś przeszkodziłem. No właśnie, skoro jesteśmy przy jakimś graczu, sprawdźmy, jak wygląda tutaj. Ktoś robił tu skok? Tu jest jakaś skocznia. Być może mógłbym sobie tutaj skoczyć, co? Mam tutaj już zdobytą tutaj platynkę, ale skoro jest to część asfaltu, spróbujmy. Może uda się zrobić jakiś konkretny skok. Bardzo, bardzo fajny zachód słońca. Zachód czy wschód? Cholera wie, chyba wschód. Yeah! Pięknie. Dobra. No i próbujemy.
Nie wiem, czy wiecie, ale ja w tym Camaro, nie wiem, czy mi się to uda pokazać. Tutaj mam wydechy, jak widzieliście, wyziewy, jak to niektórzy mówią. No i dobra. I teraz trzymajcie kciuki, bo Lucek będzie skokoł. Aaaa! Za dużo mocy, za dużo mocy, moi drodzy. Niestety, mogłem kliknąć od razu powtórz, ale dobra. Możemy też to zrobić w ten sposób. Po prostu sobie... Po prostu się tepnę w tym miejscu. Na szczęście w Decru to nie jest problem. No i dobrze. Myślę, że za chwilę dobiję 1000 punktów, a wtedy spróbuję powalczyć coś na trybie multiplayer. I w zasadzie, tak jak mówiłem na początku, dawno nie grałem w Decru i jestem ciekawy, jak będzie teraz wyglądała ta walka tutaj. Okej. Powiem, że boję się w tym samochodzie wciskać nitro, bo raz, że nie ma takiej potrzeby, odkąd nim jadę. Okej, zobaczymy do czego, do przyspieszenia. Aj! Będzie troszeczkę za mocny teraz chyba. Tak myślę. Ale też kozacko wygląda. No musicie przyznać, że kozacko wygląda ten samochód w wersji torowej. Przynajmniej mnie się bardzo podoba. Tutaj mamy jakiegoś gracza. Zobaczmy, jeśli on się ruszy, zobaczmy jak będzie wyglądała synchronizacja na obecnej wersji gry w jeździe dowolnej. Czy pan Gold się ruszy? Fajnie by było. Nie jestem pewny. Czy jest dużo graczy w sieci? Powiem wam, że gdy tylko włączyłem The Crew, od razu ktoś się tam pojawił, że sobie jeździł i praktycznie trzech kierowców przejechało zaraz koło mnie. Z tego co widzę, nie chce się tutaj pan Gold ruszyć. Spróbujmy dobić do jakiegoś meczu PvP i módlmy się o to, aby był to mecz z samochodami torowymi, żebym mógł wybrać sobie mojego Camaro. Tutaj mamy poczekalnię. No niestety, nie udało się znaleźć żadnego meczu, w którym byłyby samochody torowe. Będę musiał wybierać niestety spośród moich wozów ulicznych i weźmy sobie Forda GT. Sprawdzimy po prostu, jak teraz wygląda synchronizacja w tej grze, czyli jak wyglądają lagi. Kolizje oraz ruch uliczny w tej grze zostały wyłączone. Nie wiem, zobaczymy zaraz jak to będzie wyglądało. No niestety nie zaprezentuję wam mojego Camaro stunigowanego na wersję torową. No niestety, ale spróbujmy Mustanga GT, który też bardzo fajnie wygląda. Oh man. No i dobra. Powiem wam jedną miłą rzecz, że jest teraz dla mnie sobota wieczorem i bardzo szybko znajdowało mi mecze PvP, z czego jestem zadowolony. Ktoś się odpadł chyba? Albo laga miał? Z czego jestem zadowolony, bo nie wiem, włączyłem w Los Angeles PvP, od razu znalazło coś tam. Włączyłem sobie w ogóle w innej części mapy, od razu znalazło praktycznie pełne lobby. A to jest bardzo dobra wiadomość, bo okazuje się, że teraz więcej osób gra w The Crew. Być może gra gdzieś tam pojawiła się taniej, a ponieważ nadal działa i jest patchowana oraz pojawiają się nowe części, nowe DLC, to ludzie postanawiają sobie grać. To jest bardzo miłe, wiecie. I udało mi się wyjść na prowadzenie w moim nie najlepiej stunigowanym tak naprawdę Mustangu GT. Nie wiem, jestem pewny, ale chyba też gdy nie ma włączonych kolizji, działa strumień aerodynamiczny, więc ci gracze za mną mogą sobie przyspieszać dużo lepiej właściwie. Nie wiem, jak mi się to właściwie udało po tak długim czasie wbić do gry i utrzymać się na pierwszej pozycji. Nie wiem, czy to moje ludzkie szczęście, czy co. Proszę bardzo, już mnie ładnie wyprzedzili. Skyline oraz 370Z, dwa Nissany biją się o prym najlepszego Japończyka. Czy będzie na podium miejsce dla Amerykańca? Pięknie. Ładnie udało mi się wyjść z tego. Troszeczkę się wystraszyłem, bo myślałem, że jednego punktu nie zaliczyłem. Ale okazuje się, że nie trzeba dokładnie przejeżdżać przez bramkę. Wystarczy po prostu być w bliskim pobliżu i jest naprawdę okej.
Jak to Lucek zrobił? God damn! jest fan, nadal. I Nitro! Proszę bardzo, nie radzą mi rady. Pięknie. Kurczę, nawet wcale Nitra nie musiałem używać. Mam od prawie 300 punktów gorszy samochód. A udało mi się wygrać. Jakże ja dalej jestem zdania. Zobaczcie, oni naprawdę mają lepsze samochody pod względem przyspieszenia, ale czy każdy z nich miał lepszy samochód pod względem prowadzenia? Trzeba by to dokładnie zbadać i zobaczyć, jakie tam mieli części i tak dalej, ale uważam, że poszło mi naprawdę bardzo dobrze, jestem zadowolony z tej mojej jazdy, ale dalej mi brakuje jednej rzeczy. Nie mamy tutaj jakby bonusu dla osób, które grają bez wspomagaczy, grając na padzie, bo osoby, które grają na padzie, jakby wam to powiedzieć, mają tam częściowe też wspomaganie jazdy. Natomiast osoby, które grają na kierownicy i mają wspieraną kierownicę przez tę grę, mogą sobie wyłączyć całkowicie wsparcie jakiekolwiek. A na padzie ono jakoś tam jeszcze istnieje. No i ja też mam tutaj takie, można powiedzieć, częściowe wspomaganie, nawet jeśli mam kierownicę, która się świeci na czerwono w grze obok mojego niku. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy ulicznego Skyline'a, no zobaczcie, 1299, a mój miał 1077 punktów. Mój ładny Mustang GT. Street Edition to jest. Nie można tego samochodu zrobić na inny tryb, bo to jest jakaś specjalna wersja albo coś, być może ograniczenia licencyjne. No nie wiem, za chwilkę zaczniemy sobie młyński ride i zastanawiam się, jaki samochód wziąć. Ostatnio zrobiłem sobie na offroad Dodge Ram. Cholera, nie można go już zmienić? God damn, niestety. No trudno, pokażę wam Dodge Rama, nie jestem z niego zadowolony. Moim najlepszym... Oh, fuck, tutaj będzie trzeba jeszcze wyskakiwać. Ale powiem wam, że teraz znaczy jakiś czas temu, właściwie kilka miesięcy temu, zostały poprawione te skoki, fizyka skoków. O proszę, jest ten Volkswagen Touareg, jak się go czyta, jakoś tak. W każdym razie wiecie, o co chodzi, chodzi mi tego Volkswagena tutaj. Bardzo fajny samochód. Zobaczcie, właśnie mnie wyprzedził. No dobra, próbujemy. Chodzimy driftosem. Zobaczymy, czy mój Dodge Ram coś tutaj zdziała. Coś się tutaj popsuło. Problemy z połączeniem. Kogoś chyba wywala, albo mnie. Możliwe. Proszę bardzo, kogoś tam chyba... Nie. Może coś tam było nie tak. No dobra. Ale w każdym razie już jest wszystko ok i możemy chyba jechać dalej. Jestem na drugiej pozycji. O Boże! Mój Dodge Ram ma naprawdę słaby tuning. Nie ulepszyłem go. Bo nie uważam, żeby to był samochód godny tego. On nie podoba mi się po prostu z wyglądu, wiecie? Są inne offroadowe wozy, które bardziej mi się podobają. Gdzie on pojechał? What the fuck? Aha, bo tu nie trzeba skakać. Ale spryciarz, zobaczcie gnoja. Ale spryciarz. Pojechał sobie, no powiem wam, że obczaja trasę, obczajał i to ładnie. Ale ja się tak łatwo nie dam. O nie. Dobra, to było dobre, to mi się podobało. No dobra, ale tutaj skoczni już chyba nie ma jak pominąć tak naprawdę. O, ale ktoś tutaj na nitrze wyrwał pięknie. Oczywiście Skyline. No dobra, teraz muszę tu uważać, bo zaraz będzie ostro. Hamujemy. O, ale się rozwalił. Jeden Nissan 370Z. Czy uda mi się podgonić tych dwóch z przodu? Nie wiem, ale jeden z nich, 370 konkretnie, to jest gracz doświadczony. Mamy tu trzy okrążenia, robię już drugie, moi drodzy. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko się skończy, rozstrzygnie. Na pewno wiem, że mam szansę nawet wygrać. Chociaż żałuję troszeczkę, że nie pokazałem wam w akcji mojej torowej wersji Camaro z 1969 roku. Niektórzy właśnie widzę, że jadą tam na wprost, a ten sobie pojechał. O, wow, chyba już wiem, dlaczego ten koleś jeździ właśnie naokoło.
a jeździ naokoło dlatego, aby ominąć tego typu rzeczy, która mnie teraz spotkała. Po prostu samochód, straciłem totalnie kontrolę nad nim. No i dzięki tym, właściwie przez to, już sporo czasu straciłem, raczej odzyskać mi się tego nie uda. No ale miło, naprawdę się miło jeździ teraz, prawdopodobnie ta gra została już na tyle spaczowana, naprawiona, że nie ma problemów z jej działaniem, albo po prostu mniej graczy w nią gra przez te właśnie problemy, które były kilka miesięcy nawet po premierze jej. A teraz, no jak tutaj sobie nagrywam i gram razem z wami, jest naprawdę ok i bardzo przyjemnie jest mi sobie do niej wbić po długim czasie nieobecności tutaj. Nawet potrafię coś zdziałać, mając częściowo wyłączone wspomaganie, grając na trybie dla niby zawodowców. No ale to jest gra arcade'owa i dobrze. Dobrze, że to jest gra arcade'owa, bo taki typ gry mi naprawdę pasuje. No nic, moi drodzy, ja już tutaj raczej nie wygram tego wyścigu, ale chciałem wam pokazać właśnie, co słychać w The Crew. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.